Witam serdecznie na najnowszym filmiku, w którym będę pokazywać różnice i w ogóle będę prezentować po pierwsze Fiata 125P, rocznik, model rocznikowy 73. Będzie też za chwilkę Polonez. Tutaj pomarańczowy Fiat jest z kolekcji Legendy FSO. Biały Fiat jest z kultowych aut PRL-u, czyli to jest ta pierwsza klasyczna kolekcja, co była. Honda Agostini, która powiedzmy ten szał na te auto PRL-u zapoczątkowała. No i zacznijmy może od tych kół, bo koła grają tutaj istotną rolę. W pomarańczowym modelu są złożone z dwóch elementów, czyli felgi i kołpaka. W białym modelu jest to wszystko tak powiedzmy złączone, to jest jeden element, nie? W tym pomarańczowym to są dwa elementy, co widać gołym okiem, a tutaj to jest wszystko naraz wytłoczone. To sprawia, że nie daje to takiego jakby efektu. Na minus tego pomarańczowego to już widzę, że nie ma lusterka, ale to lusterko to jest rzecz, którą zawsze samemu można doczepić. Co widać też gołym okiem, to jest wlot powietrza w ten słupek C. Jest naprawdę jest wypukły, pomalowany w tym pomarańczowym Fiacie, a w białym klasycznym Fiacie jest to zwykła, powiedzmy, kalkomania. Rzuca się w oczy też kwestia tego, że okna są, te ramki takie w oknach są pomalowane. A w klasycznym białym Fiaciku niestety pomalowane nie są, są tylko wytłoczone i to wszystko. Przód. Jeden element pomalowany cały na chrom. A tutaj jest elegancko czarny element pomalowany ramki na srebrno. Uważam, że to wygląda troszkę lepiej. A wiecie co? Ja wezmę i ten samochód odpakuję. Odpakowany wygląda właśnie w ten sposób. Tutaj na piedestał postawię z powrotem tego białego. I powiem, teraz powinno jeszcze bardziej być widać wszelkie różnice. Dlatego, że ten blister niespecjalnie przeszkadza i nie zniekształca jakby tutaj wizji odbioru tego samochodziku. Obrócę do tyłu. No i tak. Mam wrażenie, że odstępy między końcową tutaj linią a lampkami w pomarańczowym Fiacie są większe niż w tym białym. Nie wiem, czy tak jest, czy to jest złudzenie optyczne. Niespecjalnie jestem w stanie się doczepić do czegokolwiek tutaj. Chociaż widzę, że tutaj właśnie te ramki w oknach są pomalowane, tu nie. Jest mała rzecz, a naprawdę daje spory efekt. No i tak w sumie by się prezentował nasz Fiacik. Tutaj zauważyłem jeszcze, że chromowana uszczelka, tego nie widać za bardzo, teraz widać, jest od kierunkowskaza pomalowana, jest ta chromowana uszczelka, a tutaj jest po prostu walnięta pomarańczowa plamka. O to mi chodzi. No i tak by wyglądał właśnie ten pomarańczowy Fiat 125P. Moim zdaniem jest ładniejszy właśnie ten. Jeżeli komuś brak lusterka przeszkadza, no to umówmy się, można sobie przykleić, to jest 2 minuty roboty. No dobra, a teraz pokażę wam tego Poloneza. No i do Poloneza wziąłem właśnie wersję ze złotej kolekcji, którą ja przerobiłem na wersję milicyjną. Wiadomo, każdy, kto jakby siedzi w temacie, to wie, że te koguty i te paski niebieskie to ja sobie sam domalowałem. A jakby ten bazowy model, jak wygląda, to wiadomo, że koła są tutaj oryginalne.
Właśnie takie były same w złotej kolekcji w kultowych autach PRL-u. Wygląda właśnie tak. No i może zacznijmy sobie od tyłu. Bardzo podoba mi się w Polonezie właśnie z Legend FSO fakt, że ma całościowo pomalowane te lampy z tyłu. W naszym poczciwym Poltku ze starszych kolekcji to samo to, że w ogóle wsteczne światła są pomalowane, to już jest dużo. To nie było takie oczywiste. MR87 chyba nawet tego nie miał pomalowanego. Oprócz tego mamy fajny ten spoiler taki nad światłami. Jest też napisane Polonez chyba 1500 tam. Nie widzę tak dobrze. Co tam jest napisane? Polonez 1500. Tu jest 1500, jest napisane na tym klasycznym, powiedzmy, starszej wersji Poloneza. Chromowany detal na zderzaku. No tego to absolutnie nie ma w tej starej wersji, więc na plus. Co widzę, to w obu wersjach jest ramka okna tylnego pomalowana. Tylko że w białym to się tak mocno nie rzuca w oczy. No i tak, no koła, no to jest temat oczywisty. Koła są o wiele ładniejsze. Lusterko jest fajniejsze w tym zielonym, uważam, bo to te chromowane to tak wygląda jak nie wiadomo co, a w tym zielonym bomba. Kierunkowskaz z przodu, no nie ma o czym mówić. Detal pomalowany na zderzaku, ten chromowany, mega. O wiele lepiej w tym zielonym to wygląda. I kolejno znowu, pomalowane, chromowane uszczelki w oknach, picobello. Listwa ozdobna, ta nad dachem, picobello, w tym klasycznym tego nie ma. Klamki, no kurczę, o wiele lepsze są w tym zielonym, nie? I tak wygląda z przodu. Także ja wiem, że są osoby, które nie zbierają, powiedzmy, wszystkich modeli, żeby nie mieć powtórek i tak dalej, ale uważam, że warto zbierać nawet te powtórki z Legend FSO, z tego względu, że te auta są o wiele ładniejsze, wyglądają o wiele lepiej. To jest moje zdanie. Zrobicie tak, jak uważacie. Ale w każdym razie ja prenumeruję Legendy FSO i jestem zadowolony. I nawet te powtórki naprawdę dają mi ogromną radość. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I postaram się też takich filmików robić więcej. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.